najpiękniejsze wspomnienia jakie mamy związane są z domem rodzinnym i sami też chcielibyśmy zbudować piękny dom nie w tym wymiarze materialnym takich domów jest pełne widzimy powstające nowe domy one są przepiękne przepiękne ale o wiele większa tęsknota związana jest z tym żeby ten dom był prawdziwie rodziną żeby to było ognisko domowe i o tym w dzisiejszym słowie Serdecznie zapraszam. Pokój i dobro, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale takie. Takie mam przekonanie wewnętrzne, że pomimo całej antyrodzinnej propagandy, z którą się dzisiaj spotykamy, zresztą szczególnie pewne środowiska są nastawione na, na walkę z rodziną, na walkę z tym, co niesie rodzina, na walkę z wartościami związanymi z rodziną, to jednak w głębi każdego człowieka, nawet tego, który, który w jakiś sposób z rodziną walczy, w sercu każdego człowieka jest tęsknota za domem rodzinnym, za ciepłem, które daje dom rodzinny, właśnie za tym ogniskiem domowym. I o tym nieco w dzisiejszym słowie na dobranoc, a zerknę do książki Wieczór z Panem Bogiem. Serdecznie zapraszam. Ernestyna Schumann-Heink nie jest pierwszą osobą, która zapytała: Cóż to takiego dom? Lecz jej odpowiedź należy do najpiękniejszych. Jakie zostały spisane? Dach, który chroni przed deszczem, cztery ściany, które osłaniają od wiatru, podłogi, które bronią przed zimnem tak, lecz dom to coś znacznie więcej to śmiech dziecka, matczyna, pieśń, ojcowska siła, ciepło kochających serc, blask szczęśliwych oczu, dobroć, lojalność. Koleżeństwo. Dom to dla młodych pierwsza szkoła i pierwszy kościół. Tu uczą się, co jest właściwe, dobre i co miłe. Miejsce, gdzie odnajdują pociechę, gdy są zranione albo chore, gdzie matkom i ojcom okazuje się miłość i szacunek, gdzie dzieci są upragnione. Gdzie najzwyklejsze jedzenie jest godne królów, bo zarobiono na nie własną pracą, gdzie nie tyle pieniądze są ważne, co pełna miłości dobroć, gdzie nawet czajnik na herbatę wyśpiewuje ze szczęścia. To właśnie jest dom. Niech Bóg go błogosławi. Pan Bóg prosi nas, byśmy go nazywali Ojcem. A temat życia rodzinnego zajmuje centralne miejsce w Ewangelii. Przez Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec znalazł sposób na zaadoptowanie wielu dzieci. W rezultacie, Pismo Święte często poucza nas o tym, jak powinna wyglądać szczęśliwa rodzina. Udane życie rodzinne nie jest dziełem przypadku, lecz zasługą tych, którzy je tworzą. Jeśli Ojciec Niebieski jest głową w naszym domu. To dom ten staje się Jego odbiciem. Jednak czasami łatwiej o tym mówić niż to wykonać. Dlatego Pan Bóg ofiarował nam 73 Księgi Pisma Świętego, by nam dopomóc. Musimy nauczyć się Jego sposobu myślenia i Jego działania, a potem nauczyć swoje własne dzieci tego, czego On nas nauczył. Podtrzymywanie domowego ogniska wymaga, byś pozwolił prowadzić się Bożemu Słowu, i Bożej obecności wymaga, byś pozwolił temu Słowu i tej obecności nieustannie rozpalać serca swych domowników. To prawda, że czasami łatwiej mówić o pięknej rodzinie, o pięknym domu, o pięknych relacjach, niż wprowadzać to Słowo w życie, ale Pan Bóg nam w tym wszystkim dopomaga. To, co jest bardzo istotne i o czym wiele osób zapomina, to fakt, że Bóg jest po stronie rodziny. Bóg w sposób szczególny błogosławi rodzinie, w sposób szczególny błogosławi też małżonkom, by mogli taki dom, taką, taką rodzinę stworzyć. I Pan Bóg w swojej dobroci przewidział specjalną łaskę, specjalny dar którego udziela małżonkom, po to, by mogli budować szczęśliwy, szczęśliwy dom, szczęśliwą rodzinę. Ten, ten dar nazywa się łaską sakramentu małżeństwa. Słuchajcie, wiele osób o tym zapomina. Wiele osób o tym zapomina, że. Sakrament małżeństwa to nie jest tylko podpisanie jakiegoś kontraktu wobec, wobec kościelnego urzędnika, no i jedyną konsekwencją tego jest to, że no, potem nie będziemy się mogli rozejść, bo już na wieki, na zawsze, do końca życia e, mamy być ze sobą. Oczywiście tak jest. Oczywiście tak jest, ale właśnie o to chodzi, że ta łaska sakramentu. Którą, którą małżonkowie otrzymują, daje im siłę, żeby pomimo trudności, pomimo pojawiających się kłopotów być ze sobą. Po prostu ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, słuchajcie, że, że spotkają, się, spotkają się dwie osoby, które się kochają, które chcą być ze sobą i zakładają, że za jakiś czas się rozejdą. No, no, dla mnie jest to trudne do zrozumienia. To tak samo, jakbym ja wstąpił do zakonu i powiedział: OK, no ale jak mi będzie ciężko, no to wystąpię. No, no nie, no nie, no nie. No właśnie ta miłość sprawia, że ja chcę być z tą ukochaną osobą do końca. I Pan Bóg daje szczególną łaskę, żeby w tej miłości do końca wytrwać, bo miłość nigdy nie ustaje. Bo miłość nigdy nie ustaje. I właśnie łaska sakramentu małżeństwa jest tą łaską, która sprawia, że, że ta wzajemna miłość nieustannie jest pielęgnowana, że ta nieustanna miłość posłuży się takim obrazem może z życia codziennego, że ta nieustanna miłość jest nieustannie doładowywana, by akumulatory się nie wyczerpały. To jest łaska sakramentu. Po to jest on dany małżonkom, żeby budowali piękny, szczęśliwy dom. Oczywiście problemy będą, kłopoty będą yy, i cierpienie się pojawi, tak jak w każdym domu, tak jak w każdym życiu. I w klasztorze jest cierpienie, i, i u sióstr zakonnych, i u księży, i, i choroby się pojawiają, ale łaska, którą otrzymujemy od Boga, yy, sprawia, że łatwiej to wszystko przetrwać, łatwiej to wszystko przeżyć, że, że ta miłość, która jest, ona nigdy się nie skończy, nigdy nie ustaje. Yy. Tego Wam z całego serca życzę, żebyście napełnieni Bożą Miłością. Bez względu na to, czy jesteście teraz w związku małżeńskim, czy może przygotowujecie się do, do sakramentu małżeństwa, a może oglądają siostry zakonne, albo kapłani, bracia zakonni. Łaska, którą otrzymujemy od Pana Boga, uzdalnia nas i umacnia nas do tego, żebyśmy prowadzili życie zgodne z naszym powołaniem. O tym nie zapominajmy. O tym nie zapominajmy: Bóg jest po naszej stronie, Bóg chce nas wspomagać. Bóg nieustannie przez swoje słowo, przez swoją łaskę, przez sakramenty, jeszcze raz posłużę się tym obrazem, doładowuje nasze duchowe akumulatory, żebyśmy, żebyśmy po prostu dobrze na tym życiu, na tym świecie żyli, żebyśmy dobrze to życie tutaj przeżyli i tam w niebie cieszyli się nieustannym szczęściem. Tego wam z całego serca życzę. Przeżyjcie pięknie swoje życie. Pan Bóg wam na pewno błogosławi i Pan Bóg chce, żebyście byli szczęśliwi w niebie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.